Badań ryzykowych zaczyna pisać się od 1999 roku, kiedy wdrożona została reforma systemu oświaty, w wyniku której powstały m.in. trzecie klasowe szkoły podstawowe oraz średnie gimnazje. Organ prowadzący musiał wskazać bazę tych szkół. W tym czasie, przypominam, budynek dzisiejszego gimnazjum był budynkiem wielkiej pracy budowlowej. Przerobie funkcjonowały dwie podstawowe, jedynka i trójka. Społeczność każdej placówki uważała, że tej szkoła powinna zostać tą jedyną placówką w mieście. Dyrekcje, grona pedagogiczne przy wsparciu rodziców przechwalały się swoimi osiągnięciami na spotkania otwarte na łamach prasy i telewizji. Miasto żyło reformą edukacji. A tu niespodzianka. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie zamknięcia obu szkół podstawowych, a następnie uchwałę w sprawie powołania szkoły podstawowej w Żarowie. Pójdzie konkurs i dyrektor szkoły zostaje pani Elżbieta Jędrowska. 16 czerwca 2006 roku w szkole nadano imię czarodzieja słowa i poety dziecięcej radości Jana Brzechwy. Otrzymaliśmy sztandar i drogą konkursu wybraliśmy ten. Gdybym mógł pytać każdego mieszkańca, którego spotkamy, każdy w jakiś sposób nie mógł powiedzieć. Jaki jest pan ciągle wiatkiem, pani wiatkiem, że tak się ma mówiła. Jak obecnego ucznia bardzo wredna, ja do takich należę, i po naszym sercu zbyt szkoły. Ta szkoła nasza żarowa na podstawówkę. Dlaczego? Bo wszystkim nam zależy na tym, żeby tu w szkole był jak najlepiej. Żeby było każde z dzieci przynosiło efekt. I to wspaniale, że są pasjonaci. Z jakiego rachunku? Z jak państwo nauczyciele jesteście, którzy chcecie i angażujecie się w to, żeby nasze pociechy wracały na młodych. Bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy i życzę, żeby następne 15 lat to było dalsze Wasze sukcesy. I to już wszystko. Zaplanowaliśmy dla Państwa w części oficjalnej obchodów 15-lecia naszej szkoły. Teraz zapraszamy na tereny zielone wokół głównego budynku szkoły.